Siemanko, witam serdecznie w kolejnym odcinku Blue Reflection. Teraz już będzie akcja. AO też tak uważa. Proszę, możecie ją sobie zobaczyć ponownie. Dzisiaj pójdziemy sobie bez zbędnego przedłużania. Kontynuujemy z Hardscape'em. I idziemy do Chino Hardscape. Recommended level 13. Jezu, nie ten przycisk. Dziewięć. Co myślicie? Damy radę, czy generalnie dostaniemy sromotny wpierdol? Jeszcze zbierzmy sobie to. Czyli gra zakłada, że powinienem mieć 13 poziom teraz. Dobra. Spróbujmy. Najwyżej dostaniemy sromoty w pierdol. Ale będziemy się tym przejmować, jak już dojdzie do tej zasnej sytuacji. Nowy ładny region. Podoba mi się to. Lubię pociągi. Wow. Teraz? Naprawdę? Jej! No, ona też była reflektorem w swoim świecie. Yeah. Ale jak będzie wyglądać? Muszę wybrać, kim będę walczył? Aha. A, nie ma, dobra. Okej. Okej. Okej, czyli ona ma kanapkę. Będzie rzucała w przeciwników kanapką. Dobra, jedziemy. Zajebiście. Co to? Czekaj. Nie. Dobra. Dobra. Jest okej. Dobrze, że wszyscy dostają. Dobrze, że wszyscy dostają expa w walce. Właśnie, jesteś uroczą maskotką tego wszystkiego. Katana. Kokoro, co się stało? Okej. Poprawianie. Jestem pojebany pod tym względem naprawdę. Muszą być rzeczy symetrycznie robione. Muszą być poukładane równo, bo inaczej przyjdę i po prostu to poprawię. Trika wkurwia, to niemiłosiernie. Właśnie, zluzuj dupę. Jej! Mamy full mapę tego. Nie, to jest, oddalimy sobie maksymalnie. I mapa. Trochę tego tutaj mamy. Do return to school. Dobra. Ja pierdolę. O to mi chodziło. To Kaisi. A. Nie. A, dobra. Okej, czyli ona to będzie robiła z automatu. Nie. Chcę. Dobra. Zaczynam się przyzwyczajać do tych walk. Tylko oczywiście mój refleks czasami nie pozwala mi zrobić tego, co chcę. Zbieranko, zbieranko. Ta podoba mi się dużo bardziej niż tamta. Ale tamta miała Secret Hideout Team, więc nie to. Niszczymy wszystkich, bo musimy ich trochę pokoksać. Proszę w pierwszej kolejności. Nadal nie do końca lubię ten system walki, ale jest moim zdaniem lepszy pod pewnymi względami od tego z jedynki, który był stricte turowy. Chociaż ja raczej dużo bardziej wolę te turowe, ze względu na to, że mogę się spokojnie zastanowić. Ja to, jak coś mam na czas, to strasznie panikuję. Więc to nie jest dla mnie jakoś ultra fajne. Ale tutaj paradoksalnie sprawdza się to całkiem nieźle. O. No, I actually like it, so it's fine. Co ona lubi? Fajosko. Widzę tam potworki. Chodź tu. Chodźcie tutaj, potworki. Wymieńmy się z AO. Rzucamy na wszystkich. One są... Krytyk wleciał. Ja to bym chciał, żeby transformację tej pokazali. Dobra. Może bym sobie podstawowy swap charakter z AO, a w tym momencie zaatakujemy AO. Trzeba to obserwować. Właściwie to... Okej, Kurde, koleżanka ładny wpierdol dostała. Niedobrze. Dobra. A co tu jest? Tu jeszcze coś leży. Co to jest? Co to jest, bo to jest fajne. Talent Learnable. Dobra, zobaczymy jaki to jest talent Rain. Jezu, Learnable. Matko wszystkich demonów. Ale po prostu dupa wielka. Się nie umiem wysłowić. Talent. Dla kogo talent? Chcę Kokoro. Co może się Kokoro nauczyć? Kokoro gówno się może nauczyć. Learn. Nie wiem. Możemy się czegoś nauczyć? To możemy się czegoś nauczyć. Tu na razie nie możemy. Idziemy dalej. Oj, to skurwielu, idziemy. Chyba ma przewagę. Za krótko te warki trwają, żeby one się transformowały. A, nie dam przycisk. Idziemy dalej. Ten to jakiś taki grubas jest. Może... Oj, tu kurwa. Z tymi grubasami to sobie mogę nie poradzić. Dobra. Na razie... Okej. Czyli niestety ja może sobie coś zrobię. Zapiszmy sobie grę. I idziemy do kolegi. Ty! O, trochę mnie tutaj... Using special ammo, dobrze. Okej. Kurwa, trochę resist. O! Kurde, myślałem, że będzie transformacja, ale żeśmy go pokonali. Wiecie co? To ja może sobie do tamtego też pójdę, bo mam wrażenie, że tutaj jakiś fragment wspomnień będzie. No. One się tutaj nie respawnują, dopóki nie opuścimy tego regionu, więc na razie spoko loko nie będziemy mieli większej ilości przeciwników. Okej. No. I'm sorry, I have to help out tomorrow too. Aha, czyli nasza koleżanka ogólnie unikała czegoś. Dobra. Jak się masz? Jezu. Mylą mi się przyciski. Cały czas. Okej. Nie no, napierdam. Use item. Okej. Dobra, spoko, chyba zaczynam to rozumieć. Okej. Spoko. Dobra, to ciebie już widziałem. Okazało się, że zabiliśmy Kokoro. Dobra. Teraz tak. Items. Muszę jakieś lepsze te. Kurwa, muszę więcej kanapek ogarniać. Dobra. Wspomnienie. Wspomnienie tam jest chyba na przodzie. A nie, nie ma tu żadnego wspomnienia. Oszukali mnie banda decydentów. No ale przynajmniej podkoksiliśmy sobie postać. Idziemy. Zapierdalam w klapeczkach, obokaneczka, ja niosę drineczka. Czy jakoś tak. Tory i woda. Jak się L3 naciśnie, to się włącza fotomouta, co jest na... Nic nie jest, dobra. Oddalimy się jeszcze. Josio, idziemy. O kurwa, tu widzę... Tu widzę same grube kotlety są. Train inside your heart. To znaczy, że ciągle gdzieś jedziesz. Okay. Nie to... Dzień dobry, pani potworzyco. Kurwa, dobra. Idziemy. Bardzo ładnie. Czy udało mi się preemptive zrobić? Preemptive strike to jest w ogóle stwierdzenie z finala, tak. Jakby kogoś to interesowało. Niedługo dobijemy do tego rekomendowanego 13 poziomu i nie będziemy dostawać aż takiego wpierdolu. Nie no, co ja gadam, oczywiście, że będziemy dostawać wpierdol. My young lady, look how mature you are. Kurwa, komitet powitalny czeka, idź sobie stąd. Czyli to jakaś taka może dziewczyna z bogatego domu była. Zauważył mnie. A, okej. Okay. Muszę sobie ogólnie przekminić te supportowe skille, które mi się bardziej opłacają. Może po prostu od razu na support dałbym Renę. Tylko co Rena robi na supporcie? Dobra. Party. Okej, czyli na razie Shiho jest zdecydowanie najlepsza na supporcie. Może potem znajdziemy kogoś innego. Dobra, potrzebuję pełną mapę. Okej, i tak będę musiał tam iść. Czy na razie nie? Nie, na razie nie. Na razie mogę z tymi... Weren't you taking ballet lesson before? Did you quit? Okej, czyli mamy coś jak Hinatę. Hinako? Kurwa, ja i zapamiętywanie imion. Dobra. Z tej strony nic nie ma. Zbieramy. Kur... I widzicie, zaczytałem się na wiadomości i dupa, i w pierdol zaraz dostaniemy. Zrobimy inaczej. Tak. I teraz China. I knockdown. Poszło całkiem sprawnie. Dobra, tu same są, no prawie same pizdeczki. Nie to. Naprawdę? Ach, chwila nieuwagi. Tutaj to już trochę nie bardzo jest co kombinować, biorąc pod uwagę, że te potworki są słabe, po prostu cienkie jak kupa liści. Chodź, chodź. Udało mi się cię zaskoczyć, czy nie? Udało mi się, okej, czyli musisz totalnie od tyłu ich dojechać. No, poczekam jeszcze chwilę. Zajebiście. Uznajmy, że tutaj na razie nie idziemy. Czyli muszę zawrócić i iść tędy. Nie to! Tak. No co za skór. Kurwa, niektóre walki to naprawdę można zostawić na auto, bo... O, i znalazłem, zobaczyłem co kliknąć, żeby uciec. Chodź, chodź, chodź. Chodź, misiu. Tata pobuja. Zastanawiam się, czy ogólnie nie przejść sobie na w pełni manualny tryb. Chociaż wydaje mi się, że mogę bardzo szybko tego pożałować. Dobra. Drugie wspomnienie. O, czyli ona jak odzyska pamięć, to pewnie przywoła Chino. Chinę, nie Chino. Jeszcze 7 zostało. No dobrze. Jezu. Okej, czyli muszę tędy przejść. I tutaj mam jeszcze 2 fragmenty. Czyli idziemy tutaj i po schodkach. I na razie tamtych przeciwników sobie odpuszczamy, bo te świecące się gnojki są silne, a nie jesteśmy na to przygotowani jeszcze, biorąc pod uwagę, że praktycznie wszystkie potki nam się skończyły, znaczy, przepraszam, kanapki. Więc... Okej. Mamy tutaj 2 rzeczy. I skrzynkę. Co mamy w skrzynce? Handy basket. It could be handy. I co? Dobra. Dobra, schodzimy. Długośmy się suchym lądem nie nacieszyli, ale trudno. Wiecie, że YouTube ograniczył mi reklamy na filmie z Blue Reflection. Nie wiem, czy pamiętacie, jak w tym pierwszym przechodziło się pod budynkami, no to generalnie było widać dupę AO w tym kostiumie, nie? I YouTube stwierdził, że mam ograniczone reklamy, dlatego, że to jest content dla dorosłych. I timestamp mi w filmie podał, kiedy przechodziłem AO pod domkiem i było widać jej dupę. No absurd jakiś. Po prostu biorąc pod uwagę wszystkie rzeczy, które są na YouTubie, czepianie się o coś takiego to jest kurwa hipokryzja. No ale co ja tam wiem. Chodź, kolego. Oczywiście to ma, na to ma rezista. Zapominam, że one... Że one na to mają rezista. Będę musiał więcej tych rzeczy porobić, bo już mi się pokończyły. No dobra. Miałem nie ignorować nikogo, więc też dostaniesz w pierdol. Słab charakter z Chiną, ale China może rzucić nam. Świetnie wyglądała, jak się zmieniała. Zajebiście. Yeah, level up. O nie, tu czegoś nie wziąłem. Niedobrze, niedobrze, bo potem nie będę miał materiałów, żeby budować głupie rzeczy. A mam dużo rzeczy do wybudowania. Ten aspekt taki simsowy bardzo mi się podoba w tym. Takie kurde... Inaczej, w jedynce było, mam wrażenie, dużo rzeczy, których nie rozumiałem, jak działają, przez co z nich nie korzystałem. Albo po prostu były takie trochę beznadziejne. Nie, no tutaj totalnie... tylko na kogo? Zastanawiam się, czy... No bo tak, potrzebujemy... Dobra, na razie zrobimy tak, że wymienimy sobie AO na Chino. Przynajmniej chwilowo. I dlatego, że... Ten nie wie, co się dzieje. Dlatego, że ona ma ataki, na które są wrażliwe ci skurwiele, więc... O właśnie. Dobra, użyjemy tego i teraz bardzo dobrze. Poza tym chcę zobaczyć transformację koleżanki, więc będziemy ją... O, urocza biegająca dziewczynka. Będziemy tutaj mieli chwilkę. Eki. To jest głos Chiny. No, czyli jej przyjacielem jest China, bo... Chyba, że pomyliłem głos, bo te wszystkie głosy są bardzo podobne do siebie. I panie i panowie, przejście do drugiego poziomu. Więc my zakończymy sobie dzisiejszy odcinek w tym oto miejscu. Mamy 47 minut nagrania, jak kończymy, więc wydaje mi się, że całkiem nieźle. I normalnie pewnie bym sobie pograł dłużej, bo chciałem robić te odcinki, jak wiecie, godzinę, ale to jest takie dobre miejsce, żeby sobie zakończyć. I tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Zostawcie suba, dzwoneczek, te wszystkie rzeczy. Wy to wiecie, wszyscy to mówią. Mnie to zależy, żebyście komentowali, lajkowali i żebyście to udostępniali w świat, bo wtedy jak najwięcej osób zobaczy moje zajebiste produkcje. I tyle. W następnym tygodniu pójdziemy sobie do drugiej strefy. Zobaczymy, jak tam będzie, bo jesteśmy trochę w dupie, jeżeli chodzi o recovery items, a nie wiem, czy jak nie wrócę do szkoły, żeby sobie to wszystko przygotować, to po powrocie tutaj będę musiał zapierdalać te wszystkie jeszcze raz i bić te wszystkie potwory. Nie wiem, no ale możliwe, że będzie trzeba. Jak będzie trzeba, to będzie trzeba. Do zobaczenia za tydzień, gdzie zdecydujemy, co robimy. Wejdziemy sobie tam, znaczy tam pokazuję za siebie, bo właściwie tam, o, przed siebie, no. Bo to w grze to jest tam, a nie tam. Zobaczymy, co tam nas czeka, zobaczymy, czy mamy jakieś szanse nie dostać sromotnego wpierdolu za każdym razem, jak walczymy, i potem zdecydujemy, czy wracamy do szkoły przygotować sobie kanapeczki, czy nie. Do zobaczenia za tydzień, miłego oglądania innych materiałów na moim kanale. Pojawiły się nowe serie, które mam nadzieję nie będą dla mnie problematyczne i generalnie będę je robił regularnie i nic się nie odwali i nie będę miał żadnych problemów, więc oglądajcie.